Wiecie, że z urodzenia jestem Brytyjczykiem. Mieszkałem w Izraelu w czasie, gdy był on pod brytyjskim protektoratem. Dokładnie wiedziałem, co się działo. Mieszkałem tam, byłem Brytyjczykiem. Powiedziałbym, że władze brytyjskie zrobiły wszystko, co mogły, aby powstrzymać narodziny państwa Izrael. Widziałem wszystko na własne oczy. I co się stało? Izrael odrodził się, a Imperium Brytyjskie rozpadło się. Zaczęło się to dokładnie w 1948. Wielka Brytania wygrała dwie wojny światowe i nigdy nie była pokonana w większej bitwie. Ale kiedy sprzeciwiła się drobnemu, małemu narodowi i liczącemu 600 tysięcy ludzi, Bóg odebrał jej imperium i stała się mocarstwem drugiej klasy na świecie. To jest lekcja dla nas wszystkich. Ja dostałem swoją lekcję, byłem tam i widziałem to. Powiem coś innego, co może się nie spodobać Amerykanom. Obecnie Ameryka jest mocarstwem, które w poważnym stopniu kontroluje sytuację na Bliskim Wschodzie. Ruth i ja mieszkaliśmy tam w czasie, gdy George Bush i James Baker określali kierunek polityki amerykańskiej. Używali pięknych słów, ale ich właściwym zamiarem było powstrzymanie Izraela i doprowadzenie do powrotu do granic sprzed 1967 roku. Jestem zmuszony powiedzieć, że James Baker jest antysemitą. W zeszłym roku, w listopadzie, miały miejsce w Ameryce wybory prezydenckie. George Bush został pokonany. Wielu chrześcijan było rozczarowanych z tego powodu, ale powiem wam, dlaczego tak się stało. Ponieważ wystąpił on przeciwko Bożemu celowi wobec Izraela. Teraz okaże się, co zrobi Clinton. Jeśli pójdzie w tym samym kierunku, dojdzie tam, gdzie Bush. Narody decydują o swoim przeznaczeniu przez sposób, w jaki odnoszą się do faktu gromadzenia się Izraela. Popatrzymy jeszcze na dwa fragmenty. Księga Joela, rozdział 3, wersety w polskiej Biblii 6 i 7. Będę czytał 6 werset. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy, czas tego wydarzenia jest bardzo jasno określony. To jest czas, w którym Bóg przywraca Żydom ich własne ziemie. Następnie Bóg mówi w 7 wersecie: zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do doliny Józafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.
Kiedy Pan przyjdzie jako król, będzie również sędzią, ponieważ w Biblii król zawsze był sędzią. Tak więc, gdy Pan przyjdzie, aby ustanowić swoje królestwo, będzie także sędzią wszystkich narodów. Zbierze je w dolinie zwanej Doliną Jozafata. A Jozafat po hebrajsku znaczy Pan sądzi. Będzie on sądził narody. Będzie sądził według jednego kryterium. Z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela. A później powiedziane jest, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie, a także i podzielili mój kraj. Pamiętajcie o tym, że ziemia izraelska jest głównie i przede wszystkim Bożą ziemią. Po drugie, jest to ziemia należąca do Izraela, ponieważ Bóg mu ją dał na drodze wiecznego przymierza. Bóg gniewa się na narody, które podzieliły jego ziemię. A ziemia ta rozciąga się od Egiptu do Libanu i do rzeki Eufrat. Po pierwszej wojnie światowej Liga Narodów uczyniła Wielką Brytanię odpowiedzialną za tę ziemię. Brytania podjęła się tej odpowiedzialności, zobowiązując się do uczynienia z tej ziemi ojczyzny dla narodu żydowskiego. Ale w 1922 Winston Churchill podpisał dokument, na podstawie którego osiedlił naród arabski na wschodniej stronie Jordanu. Dzisiaj obszar ten nazywany jest Jordanią i jednym pociągnięciem pióra oddał 76% dziedzictwa Izraela. Podzielili Boży kraj. W chwili obecnej narody są bardzo bliskie próbie uczynienia tej samej rzeczy, ale Bóg daje nam ostrzeżenie. Będę sądził każdy naród, który próbuje podzielić moje ziemie. Mam nadzieję, że dostrzegacie, jakie znaczenie posiada Biblia. To nie jest jakaś stara książka z zamierzchłych czasów. To jest najbardziej aktualna książka na świecie. Podczas wojny w Libanie, gdy Ruth i ja mieszkaliśmy w Jerozolimie, Ruth była tak bardzo zainteresowana tym, co działo się każdego dnia w Libanie, że kupowała codzienną gazetę i czytała ją. W związku z tym powiedziałem mi któregoś dnia, twój problem polega na tym, że chcesz wiedzieć, co wydarzy się później, a tego nie znajdziesz w gazecie. Dowiesz się o tym z Biblii. I w końcu zauważyliście, że po tym, gdy Paweł powiedział w końcu, dopisał jeszcze dwa rozdziały. Ale ja mówię naprawdę w końcu. Popatrzmy do 25 rozdziału Mateusza. To są ostatnie słowa prorocze, które wypowiedział Jezus podczas pobytu na ziemi. W wersetach od 31 do 46 opisuje, w jaki sposób będzie sądził narody. W 31 wersecie mówi on, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Werset 32. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. To jest nowotestamentowe wypełnienie Księgi Joela 3 rozdziału 6 i 7 wersetu.
3 главы Иоиля. Dopiero co przeczytaliśmy w księdze Joela, w jaki sposób Pan będzie sądził narody. To jest pełniejszy obraz tego samego sądu. Nie będę czytał następnych wersetów. Wyjaśnię tylko krótko. Pan podzieli narody na dwie kategorie. Owce, które umieści po swojej prawicy, i kozły, które umieści po swojej lewicy. Do owiec powie na końcu.